więc grałem już w Gwiezdne Wojny Outlaws ponad 3 godziny. I oto moje wnioski. Bo wiem jak jest. Nowe Gwiezdne Wojny od Ubisoftu to jedna wielka niewiadoma. Dla niektórych dlatego, że grę robi Ubisoft, a firma ta ostatnio nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Inni z kolei zwracają uwagę, że tak naprawdę Ubisoft tej gry nie tworzy, tylko ją wydaje, a jest za nią odpowiedzialny Massive Entertainment, czyli ludzie, którzy dali nam wcześniej m.in. The Division. I to oraz fakt, że gra powstaje już od wielu lat powoduje, że można mieć względem niej pewne nadzieje. Więc z jednej strony obawa, z drugiej wielka niewiadoma, z trzeciej zwiastuny, które także budzą mieszane opinie. Bo jak dotąd część zwiastunów wyglądała absolutnie rewelacyjnie, rozbudzając olbrzymie nadzieje, a potem ostatnio okazał się na przykład taki zwiastun, który spowodował, że wielu graczy zupełnie straciło wiarę w ten projekt. Choć myślę, że może być to nieco przesadzona reakcja jak na parę efektów rodem z PlayStation 3, które tam właśnie można było zobaczyć. W każdym razie ja tak uważam, bo dla mnie grafika w grach nie jest najważniejsza. Ale być może jestem też jedną z tych specyficznych osób, która ma do tej gry dosyć dziwne podejście, głównie dlatego, że nie lubię Gwiezdnych Wojen. A mam wrażenie, że w internecie na temat tego, czy gra będzie dobra, czy nie, rozmawiają głównie głośno te osoby, które Gwiezdne Wojny uwielbiają. Ja, jak wiecie, fanem nie jestem i to już od wielu lat, więc tak naprawdę na Outlawsa nie czekałem, ale kiedy dostałem od Ubisoftu zaproszenie na wcześniejszy pokaz gry, to oczywiście z wielką ochotą je przyjąłem. Bo niezależnie od tego, co myślę o Gwiezdnych Wojnach, to Outlawsa jestem po prostu po ludzku ciekawy. No więc jako się rzekło, miałem już okazję pograć w Outlawsa tych ponad 3 godziny i dzisiaj w tym filmie chciałbym wam przedstawić parę rzeczy, które dotychczas mi się spodobały i tych, które budzą moje wątpliwości. Aha, że sponsorem tego filmu jest Opera GX, to gdzieś tam w trakcie może pojawić się nieco dłuższa reklama właśnie Opery. Uprzedzam. Z rzeczy, które mi się w Outlawsie podobały, najbardziej podobał mi się świat. Czyli ten aspekt, na który z reguły w grach zwracam największą uwagę i wobec którego nawet w tej grze, na którą jakoś szczególnie nie czekałem, miałem największe oczekiwania. Bo podoba mi się pomysł, żeby pokazać wiele planet, ale żeby ukazać wyłącznie ich wyrywek. Nie robić tego w taki sposób, jak miało to miejsce na przykład w Starfieldzie, czyli dawać tam bardzo dużo, ale wygenerowanych losowo przestrzeni, ale żeby z każdej planety wyciąć tylko ten jeden mały segment i on ma być niejako całą reprezentacją tego, jak ten glob wygląda. Podczas dema miałem okazję zwiedzić 2 światy, z czego więcej spędziłem w tym przypominającym wielką sawannę, który miał jakąś taką gwiezdnowojenną nazwę, ale zupełnie nie pamiętam. Być może jest to ważna planeta dla uniwersum, na której na przykład urodził się Han Solo albo Jar Jar Binks. Nie wiem, wy mi powiedzcie. Tym, co od razu rzuca się w oczy, bo w ciągu parunastu minut od rozpoczęcia dema udało mi się trafić do pierwszej dużej miejskiej lokacji, jest absurdalna liczba szczegółów i klimat Gwiezdnych Wojen, jakim to miejsce kipi. Po ulicach chodzą przedstawiciele najróżniejszych ras i jeżdżą różne pojazdy, a przed wejściem do wewnętrznej części miasta znajduje się posterunek szturmowców Imperium, którzy każdego legitymują. Oczywiście legitymują także nas, tylko za pierwszym razem, ale ta scenka jest cholernie klimatyczna i przywodzi mi na myśl jako żywo rzeczy, które widzieliśmy w starej trylogii Gwiezdnych Wojen. W tej jedynej, którą nadal jeszcze lubię. A w środku tego miasta mamy całe mnóstwo straganów, jakichś małych barów, sklepów, miejsc, w których małe tłumy ludzi i nie ludzi też oglądają jakieś rozgrywki sportowe. Czuć, że ten świat żyje, czuć tutaj Gwiezdne Wojny, po prostu fajnie się między tymi wszystkimi miejscami chodzi, podziwia i chłonie klimat. I jak dotąd miałem wrażenie, że niezależnie od miejsca, do jakiego trafiamy, liczba podobnych detali jest, podobna. To jest ich sporo i każde miejsce czymś się wyróżnia. Fajne jest też to, że już na pierwszej planecie jest więcej niż jedno miasteczko, a każde z nich jest całkiem spore. I ma swoje unikatowe miejscówki, ma swoje knajpki, ma swoje miejsca, które warto odwiedzić. Rzecz jasna, pomiędzy tymi osadami jest całkiem duży, otwarty świat. I niby było już powiedziane, że z jednego jego końca na drugi będzie można przejechać w linii prostej w ciągu zaledwie paru minut. I może brzmieć to, jakby ten świat był mały, ale w rzeczywistości jest duży. Jest w nim sporo osad, sporo posterunków przeciwników, sporo miejsc, które po prostu są ładne i fajnie się podziwia. Oczywiście za bardzo się w ten świat nie zagłębiłem, bo tak naprawdę nie miałem czasu i podążałem za ścieżką fabularną po to, żeby poznać jak najwięcej tej gry, ale mam takie poczucie, że świat ten nie jest zawalony masą bezsensownych znaczników. Ba, wręcz wydaje mi się, że może być pusty, co z pewnością dla niektórych będzie wadą, ale jeżeli mnie znacie, to wiecie, że mnie akurat się to podoba. Uwielbiam tę koncepcję, że otwarty świat jest tylko wielką sceną dla wydarzeń, które się w nim odbywają. Uwielbiam to podejście, że w otwartych światach jest mnóstwo pięknych, szczegółowych miejsc, które odwiedzamy tylko raz. Tylko dlatego, że wiedzie nas tam fabuła, a nie po to, żeby przeszukać je w całości i myszkować w każdym kącie. Pewnie to też będzie dało się robić i pewnie ja też tego robić nie będę. I mam nadzieję, że gra nie będzie nas do tego zmuszać, że pozwoli nam po prostu pozwiedzać te lokacje na tyle, na ile będziemy chcieli, wykonać w nich questy, które chcemy wykonać, pozachwycać się widoczkami, no i lecieć dalej. Może tak być, bo obiły mi się o uszy informacje, że gra ma trwać około 30 godzin, sam główny jej wątek, czyli wynikałoby z tego, że raczej nie będzie nacisku na to, żeby, no właśnie, myszkować po planecie i wciskać nas w każdy kąt. Mimo też, że świat jest całkiem spory, to na szczęście nie przytłacza ogromem, dlatego że od samego początku gry mamy dostęp do takiego oto fajnego ścigacza, który ma całkiem sympatyczny model jazdy i no, dzięki niemu świat zwiedza się dużo przyjemniej. Druga rzecz, która podoba mi się najbardziej, to główna bohaterka. Główna bohaterka, której imienia zdążyłem już zapomnieć, bo ten film nagrywam trochę na żywca, ale która od samego początku budzi naszą sympatię. Wydaje mi się, że nie jest to postać całkowicie jednoznacznie dobra, to znaczy oczywiście generalnie nie jest złą osobą, ale no jednak jest też przemytnikiem, ma kontakty w półświatku i to czuć. Czuć, że jest to taka szelma trochę w stylu Hana Solo. I fajnie ona wygląda, ma fajne dialogi, generalnie już teraz jestem jej fanem i mam nadzieję, że w ciągu całej gry będzie miała okazję dojrzeć jakoś, zmienić się na naszych oczach, przeżyć jakąś przemianę. Czuję tu potencjał na takie coś i zdecydowanie trzymam za to kciuki. You never make new friends? I have enough friends. Yeah, but you don't have to pay me to hang out with you. A skoro mowa o głównej bohaterce, to rzecz jasna nie można by nie wspomnieć także o jej towarzyszu, czyli tym oto małym, słodkim... Nie wiem, czy to pies? What type of dog is this? Tym słodkim czymś, co rzecz jasna jest typową gwiezdnowojenną maskotką dodaną po to, żeby ściągnąć uwagę także nieco młodszych graczy. Przynajmniej tak zawsze było to w Gwiezdnych Wojnach. Widzę Ewoki na przykład. Powrocie Jedi, ale i tak nie zmienia to faktu, że jest to czarująca istota i lubię tę dynamikę, jaka następuje między główną bohaterką, a właśnie tym czymś, psem tym. Kolejna rzecz, czyli system frakcji. Otóż wygląda na to, że na każdej planecie będzie obecnych kilka frakcji, które rzecz jasna będą ze sobą skłócone, a my będziemy mogli między nimi lawirować. U każdej z tych frakcji będziemy mogli zdobywać albo tracić punkty reputacji, a w zależności od tego, na ile dobra albo zła będzie nasza relacja, no to będziemy mieli różne kary albo bonusy. I tak na przykład do bonusów zalicza się możliwość swobodnego poruszania się po terytoriach danej frakcji, lepsze ceny u kupców, czy także jakieś unikatowe zadania, z tego co rozumiem. Natomiast zła reputacja może powodować, że członkowie tej frakcji będą na przykład atakować nas, jeżeli wkroczymy na ich terytorium. Albo także na najniższym poziomie reputacji mogą także nasłać na nas łowców nagród. Oczywiście od razu pomyślałem, że postaram się lawirować w taki sposób, żeby nigdzie nie robić sobie wrogów, ale gra od razu pokazała mi, że nie będzie to takie łatwe. Bo w ramach jednego z questów dla jednej z frakcji od razu zostałem postawiony przed wyborem, którego konsekwencją było to, że jedna albo druga frakcja będzie lubić mnie dużo mniej albo dużo bardziej. I cały ten system frakcji, ten podział poszczególnych planet pomiędzy kilka stronnictw, fakt, że z tego, co dotąd zauważyłem, na każdej planecie będą inne stronnictwa. To wszystko, w mojej opinii, brzmi naprawdę fajnie. Przejdźmy do gameplayu, który generalnie zaliczam jako zaletę, ale od razu będę musiał troszkę na niego ponarzekać. Ale wcale nie dlatego, że coś w tym gameplayu jest nie tak, a raczej dlatego, że jest duża część tego gameplayu, która po prostu nie jest ze mną kompatybilna. Mam oczywiście na myśli skradanie, którego w grach generalnie nie znoszę i zawsze staram się go za wszelką cenę unikać, bo zawsze też kończy się to w moim przypadku tak samo. To znaczy, jeżeli już muszę się skradać, to bardzo próbuję, bardzo się staram i staram się mieć oczy dookoła głowy i być jak najciszej, a i tak zawsze czegoś nie zauważę, ktoś mnie zauważy i po chwili wszystko kończy się krwawą jatką. Niestety nie w Outlaws, ponieważ tutaj jest dużo takich misji, gdzie po prostu nie możemy być wykryci. Jeżeli ktoś nas zauważy, to jesteśmy wywalani poza obszar tej misji i musimy zaczynać właściwie od nowa, bo nawet w trakcie tych misji nie ma zbyt wielu checkpointów. A bywają to misje naprawdę długie, więc jeżeli ktoś nas złapie po kilkunastu minutach czajenia się gdzieś w cieniu, a potem musimy robić to od nowa, no to można się wkurzyć. Stąd bardziej w Outlaws przeszkadza mi nie sama mechanika skradania, o której za chwileczkę wam powiem, a raczej fakt, że no, zdaje się być ona dosyć obligatoryjna. To znaczy od samego początku gra daje nam misje skradane i tak naprawdę nie mamy możliwości zrobić tego w inny sposób. Ani dyplomatycznie, ani strzelając do wszystkich, jak to mam w zwyczaju, tylko po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i przekraść gdzieś bokiem. Tego nie lubię. Czuję, że w tej grze będzie tego dużo i mam wrażenie, że no, może to spowodować, że od finalnej wersji się odbije, jeżeli będzie tego za dużo. Jak już pewnie zauważyliście, jestem prawdopodobnie najgorszą osobą do oceniania elementów skradanych w grach, ponieważ po prostu ich nie lubię, ale wydaje mi się, jak tak patrzę na to wszystko, że tutaj jest to wykonane całkiem kompetentnie. To znaczy główna bohaterka może się skradać, to oczywiste, może po cichu eliminować przeciwników, może też wysyłać tego swojego małego pieska po to, żeby ten odwrócił uwagę przeciwników albo nawet ich zaatakował, czy na przykład przełączył jakąś dźwignię albo guzik, albo o właśnie, zniszczył kamerę po to, żeby można było się przekraść. Do tego są jeszcze różne narzędzia, jak na przykład linka z hakiem i generalnie możliwości jest sporo. Myślę, że dla osób, które lubią tego typu elementy w grach, będzie to fajna rzecz, ale no, ja już na tym pokazie czułem się zmęczony. Ba, miałem takie momenty, że pewne fragmenty powtarzałem po kilkanaście razy i czułem się jak głupek i tak sobie myślałem, że jestem jedynym z dziennikarzy, a było ich sporo, także z Polski, którzy mają taki problem z przejściem takiego jednego małego fragmentu i myślę, że tak mogło być. Myślę, że mogą być najgorszy i ci ludzie z Ubisoftu, którzy potem wysyłali mi ten gameplay, jak sobie na niego patrzyli, to mieli ze mnie niezłą bekę, że jestem takim leszczem. Na szczęście w grze jest też walka i sprawia całkiem fajne wrażenie, przynajmniej na pewnych płaszczyznach. Otóż blastery brzmią spoko, czuć, że mają jakąś moc i podoba mi się na przykład minigierka, mini-aktywność związana z tym, że nasz blaster się przegrzewa i w odpowiednim momencie musimy przycisnąć przycisk po to, żeby się nie przegrzał. Mała rzecz, ale powoduje, że przez cały czas walki musimy być skupieni. Fajnie jest to, że już w demku było całkiem sporo typów przeciwników i także różne rodzaje broni, natomiast nie podobał mi się system autocelowania, ponieważ był to taki nawet niepołowiczny, a w 1/3 system autocelowania i tak no, średnio było to przyjemne, bo za bardzo trzeba było namachać się tym gałką analogową, żeby trafić. Gram obecnie w Red Dead Redemption na Switchu w 1 i tam po prostu przyciskasz guzik i momentalnie celujesz niemalże w głowę. Trzeba tego delikatnie popchnąć gałkę analogową do góry, żeby walnąć headshota. Nadal wymaga to skilla, ale jest dużo bardziej satysfakcjonujące. A tutaj po prostu przez to, że musimy się za dużo namachać, no walka czasami staje się niepotrzebnie chaotyczna. Świetne natomiast są w mojej opinii inne mikroaktywności, dotąd poznałem dwie, czyli otwieranie zamków i hakowanie komputerów. Otwieranie zamków to bardzo prosta, ale też mega przyjemna, rytmiczna minigierka. Natomiast hakowanie komputerków to, no nie wiem, logiczna minigierka, w której musimy ustawiać puzzle i zgadywać sekwencje tych puzli. Ciężko to wyjaśnić, ale w akcji sprawdza się całkiem fajnie. Z tego co widzę też będzie się to rozwijać, więc z czasem poszczególne łamigłówki będą ciekawsze, ale przyznam, że już te, które dostawaliśmy na początku gry były na tyle fajne, że korzystają z każdej okazji, żeby zhakować komputery. W końcu oprawa to, co budzi największe kontrowersje, a także obawy niektórych po ostatnich zwiastunach. Otóż w mojej opinii w demku, które miałem okazję ogrywać, grafika była bardzo ładna. Szczerze, podobało mi się prawie wszystko. Najbardziej oczywiście światy i pełne szczegółów lokacje, głównie miejskie, ale także modele postaci, wnętrza pomieszczeń, pejzaże, no wszystko było spoko. Jednakowoż być może mam nieco zamglony obraz rzeczywistości, dosłownie zamglony, ponieważ grałem na streamingu i jakość była przez to nieco słabsza. To znaczy szczegóły były w naturalny sposób rozmyte. I tak się domyślam, że tam gdzie było to mydło, to były te szczegóły, ale no nie wszystko widziałem i może okazać się tak, że w akcji odpalona bezpośrednio na naszych maszynach jak PlayStation czy PC-ty, gra może wyglądać nieco słabiej. No właśnie, demko ogrywałem na streamingu w aplikacji Ubisoft Connect. To z pewnością dałoby się go puścić także w Operze GX, czyli przeglądarce skrojonej dla graczy, z której korzystam od lat. Bo też jestem graczem. Ale ostatnio jakoś fajniej, bo zagrajnik został ambasadorem Opery GX. Jak i paru innych twórców z Polski, co ma sens, bo uwaga, ciekawostka, Opera GX powstaje w Polsce. Ale że to nasza polska narodowa przeglądarka wcale nie jest jej jedyną zaletą. Bo tymi są też na przykład GX Control, czyli narzędzie, dzięki któremu kontrolować można, ile ramu i procesora wykorzystuje przeglądarka, tak żeby używała ich jak najmniej, na przykład kiedy gramy. Ale mamy dwa monitory i na drugim słuchamy muzyki albo, no nie wiem, oglądamy Przyjaciół czy coś. Inne bariery, szybki dostęp do wbudowanego asystenta AI oraz odtwarzacza muzyki z poziomu panelu bocznego, czy możliwość przypięcia do niego komunikatora, jak np. Messenger czy Discord. Opera GX wyróżniają także mody, czyli przeróżne oficjalne i tworzone przez społeczność skórki, zmieniające wygląd interfejsu, animacje, tapetę w tle, a nawet dźwięki. Słuchajcie tego. Swoją drogą, widzieliście już 4. sezon The Boys? Moim zdaniem najsłabszy i przeciągnięty, ale przynajmniej finał fajny. I liczę, że jeszcze będzie lepiej, dlatego nadal używam skórki z The Boys w Operze. Ale najwięksi fani serialu mogą pobrać zupełnie nową, oficjalną Operę GX od Vought. Serio, jest taka. Browser. From Vought. A, i jest jeszcze jeden bajer. Funkcja Video Pickup, dzięki któremu możemy kontynuować oglądanie filmu na mobilnej Operze GX dokładnie od tego samego momentu. Trzeba tylko kliknąć, zeskanować kod QR... I już. Easy. Jak co, link do pobrania Opera GX jest w opisie tego filmu. Natomiast w całej doprawie były także elementy, które mnie się nie podobały. I faktycznie takie efekty jak na przykład dym na ulicach czy wybuchy wyglądają słabo. Serio, poziom PlayStation 3 to jest fakt. Nie żeby jakoś specjalnie mi to przeszkadzało, ale no, w sumie nie wiem dlaczego coś tak kiepskiej jakości znajduje się w tak generalnie ładnie wyglądającej grze. Po co? Po co w sumie? Jestem przekonany, że dałoby się to wykonać lepiej. Generalnie jednak jestem zdania, że nie ma co się o tę oprawę obawiać. To nie jest tak, że nastąpił jakiś gigantyczny downgrade, który powoduje, że no, jest to jakiś totalny potato mode. To nadal jest bardzo ładna gra, która ma bardzo wiele ładnych momentów i także słabsze momenty, ale ogólnie jest okej. Przejdźmy jednak do wad i pierwszą rzeczą, którą mam tu napisane na mojej liście wad, są właśnie te efekty graficzne rodem z PlayStation 3. Więc powtarzam jeszcze raz, nie wygląda to za ładnie. Drugą kwestią w mojej opinii jest model lotu. Jest otóż dokładnie taki, jak spodziewałem się po zwiastunach. To znaczy totalnie arcade'owy, dużo bardziej arcade'owy niż, nie wiem, Starfieldzie chociażby i strasznie przez to dla mnie nieprzyjemny. To znaczy nie czujemy ciężaru statku, nie czujemy żadnej fizyki. Mam poczucie, jakby to była jakaś minigierka, a nie pełnoprawny element gameplayu. I ten jedyny dogfight, w jakim brałem udział w demie, tak mnie wymęczył, że naprawdę mam nadzieję w pełnej wersji będzie dało się pominąć te segmenty latane albo ograniczyć je do totalnego minimum. Z pewnością dla osób, które są uczulone na wszelkie space simy, będzie to lepszy model lotu, znaczy być może, ale dla mnie zupełnie nie. No i trzecią największą wadą, którą też sobie tutaj zapisałem i też, jak się okazuje, ją omówiłem, jest właśnie to skradanie się, czyli rzecz, która nie jest zła, ale no właśnie niestety dla mnie może przekreślić zabawę z całą tą produkcją. Chyba że, no co mam nadzieję, w dalszej części gry będzie dało się jakoś te elementy pomijać, albo no nie wiem, gra będzie bardziej elastyczna i po prostu jeżeli ktoś nas przyłapie, pozwoli nam po prostu po staremu rozwalić wszystkich blasterem, jak to robi na przykład Han Solo. I ostatnią kwestią, którą myślę można by zaliczyć do wad, jest takie poczucie, że ta gra tak naprawdę niczego nie robi lepiej od innych. Nie ma tu takiej rzeczy, która wywoływałaby efekt wow. No przynajmniej w trakcie dema. To po prostu wygląda jak solidna, a nawet pod wieloma względami bardzo solidna gierka w otwartym świecie z Gwiezdnymi Wojnami. Aż tyle i tylko tyle, jeżeli ktoś spodziewa się od gier czegoś więcej. I choć w normalnych okolicznościach pewnie nie byłby to żaden problem, to mam wrażenie, że w roku takim jak ten, gdzie już teraz wyszły niesamowite gry, na czele z dodatkiem do Elden Ringa, a parę jeszcze produkcji nas czeka, może to spowodować, że Outlaws po prostu zginie gdzieś w tłumie. Mimo potężnej marki, jaką chyba ciągle są Gwiezdne Wojny, może się okazać, że będzie to gra po prostu zbyt zwyczajna, żeby wybrać ją ponad inne gry, a przecież wiemy jak to jest, budżet na gierki jest ograniczony i trzeba wybrać zawsze coś kosztem czegoś. Przyznam, że dla mnie akurat rewolucyjność i nowa jakość nie jest wartością w grach samą w sobie i jeżeli tylko gra urzeknie mnie klimatem czy fabułą, to jest całkiem w porządku. Nie wiem, czy to wydarzy się akurat w Gwiezdnych Wojnach, bo ani klimat, ani fabuła Gwiezdnych Wojen to nie jest coś, co ma dla mnie jakąś szczególną wartość, co może być dla mnie magnesem, ale wiem po demku, że będę chciał spróbować także pełną wersję, która na ten moment, jeżeli miałbym estymować, będzie solidną grą 8/10. Może nie być, może okazać się, że na premierę wyjdą rzeczy, które ujawnią, że jest jakiś totalny krab, a może okazać się, że gra potem się rozkręca i staje się dychą i w ogóle przełomowe dzieło w historii gamingu, ale na ten moment czuję, że jest to po prostu solidna 8. Czy tak właśnie będzie, przekonamy się już niedługo. No, to dajcie znać, jakie są wasze oczekiwania względem Outlaws. Co myślicie po tej grze, po tym, kiedy zobaczyliście to demo i słyszeliście moje wrażenia? I czy planujecie grać w nią na premierę? A jeżeli podobał wam się ten film, no to śmiało zostawcie łapkę w górę. Łapka w górę to naprawdę ważna rzecz, jeżeli lubicie jakiegoś youtubera, więc jeżeli lubicie Łysego, czyli mnie, to śmiało. No i cóż, trzymajcie się. Cześć!